Ponad 100 tysięcy lat temu na terenie województwa lubuskiego żył pewien nietuzinkowy nosorożec. Żył sobie w środowisku, które w zasadzie nie przypominało tego, jak dzisiaj wygląda środkowa część kontynentu europejskiego i tenże nosorożec strzezł w odmętach pradawnego plejstocyńskiego jeziora. Historię tego nosorożca dzisiaj Wam przedstawię. Witam serdecznie, moi drodzy. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, a to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Temat dzisiaj pleistocenijski znowu nosorożcowy ostatnio dużo tych tematów pleistocenijskich, ale myślę, że się Wam spodoba. Zanim zaczniemy, to oczywiście przypominam o tym, że trwają nasze Mikołajkowe. Konkursy. Tydzień temu do wygrania była książka Ryby Kopalne, i dzisiaj również będzie do wygrania książka Ryby Kopalne pod redakcją profesora Michała Gintera, profesora Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcy paleontologii kręgowców na tymże wydziale. I cóż, moi drodzy, żeby wygrać tę książkę, no to oczywiście należy uważnie słuchać dzisiejszego wykładu. Na koniec pojawi się pytanie, to będzie dotyczyło treści dzisiejszego spotkania i odpowiedzi na to pytanie należy udzielić w mailu, napisać wiadomość po prostu na adres mailowy, który gdzieś tutaj, teraz, w tej chwili pewnie pojawił się Wam na ekranie. No i kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście jedna osoba już wygrała w zeszłym tygodniu ryby kopalne. I w tym tygodniu znowu rybki kopalne będą do wygrania, a za tydzień aż dwie sztuki ryb kopalnych. Więc wszyscy, którzy się interesują paleontologią, szczególnie kręgowców, no to tu się mogą dowiedzieć masy rzeczy z tej książki. Proszę Państwa, na przykład no, aparat gębowy pyknodontów, jak wygląda, albo co tu jeszcze mamy? Jak o, jak wyglądało, co to jest dewońskie, albo karbońskie, wczesno-karbońskie, może. Pod kielcami, te 300-kilkadziesiąt milionów lat temu, albo na przykład, ee, no jak wyglądała filogeneza plakodermów wszystko to w tej książce się znajduje i wiele, wiele więcej, więc zachęcam do uważnego słuchania dzisiejszego wykładu. Przypominam również y, o nadsyłaniu nam pytań na naszego zimowego maila, bo już za tydzień odbędzie się wielkie świąteczne Q&A o tematyce paleontologiczno-geologicznej. Na maila możecie przysyłać nam swoje pytania odnośnie różnych kwestii związanych z paleontologią, ewolucją, geologią i za tydzień y, mnie sobie pogrylujecie, ja będę na Wasze pytania odpowiadał. Tymczasem pleistoceński nosorożec. Y Pleistocen, czyli ten poprzedni, poprzednia epoka geologiczna, my dzisiaj żyjemy w epoce, która nazywa się Holocenem. Pleistocen to jest ta epoka, która Holocen poprzedzała rozpoczął się mniej więcej 2,5 miliona lat temu, a zakończył mniej więcej 10 tysięcy lat temu. W czasie pleistocenu. Kontynent europejski i w ogóle nasza część świata zmieniała się wielokrotnie nie do poznania. Żyły tutaj fauny reprezentujące różne środowiska, których dziś z Europą raczej nie kojarzymy, i dziś skupimy się na jednym konkretnym, nawet nie gatunku, ale na jednym konkretnym osobniku, który należał do rodzaju stefanorinus którego tutaj macie pokazanego Stefanorinus zwany też nosorożcem leśnym. Na pierwszy rzut oka przypomina pewnie może chyba najbliżej dzisiejszego nosorożca białego, ale właśnie kiedyś te nosorożce przemierzały Europę i nie tylko Europę. Duży taki nosorożec z dwoma rogami, pokryty taką troszeczkę jakby takimi fałdami skórnymi, które mogą przypominać fałdy skórne tworzące troszeczkę takie jakby tarce trochę, to może się nam kojarzyć z nosorożcem pancernym, którego możecie zobaczyć w warszawskim zoo między innymi. W każdym razie to jest zupełnie inny oczywiście gatunek, zupełnie inny rodzaj nosorożca Stefanorinus i zwróćcie uwagę, że jest on nagi, to znaczy nie jest pokryty żadnym rodzajem futra, czy innego owłosienia. Przeważnie, kiedy myślimy o pleistoceńskich nosorożcach, to nasze myśli kierują się w stronę nosorożca włochatego, celodonta antiquitatis, którego widzimy tutaj na tej pięknej rekonstrukcji, który jest takim właśnie owłosionym nosorożcem, który zamieszkiwał Eurazję w Pleistocenie w okresach zimnych, w tak zwanych Glacjałach. Miał dwa rogi, ale tak śmiesznie spłaszczone dwubocznie. One wyglądały, trochę te rogi, szczególnie ten przedni róg, jak taka szabla. Pokaźna szabla. Dlaczego ten róg był spłaszczony? No, do tego, że, dlatego, że nosorożec, ten jak żywił się trawą, jakimiś nisko rosnącymi roślinami. No to generalnie wydobywał je spod śniegu. Skoro żył w glacjałach, w epokach zimnych, no to generalnie wszystko pokryte było śniegiem. Trzeba sobie było jakoś radzić, odgarniać śnieg. I wydobywać trawę spod tego śniegu, więc ten róg był tak śmieszny jak niczym szabla spłaszczony. Ale my dzisiaj nie o tym nosorożcu będziemy rozmawiać, chociaż zobaczycie, że Siłą rzeczy, porównania do nosorożca włochatego będą nam się nasuwały cały czas i tu i ówdzie ten nosorożec się nam pojawi, i on jest tym najbardziej znanym, oczywiście, przedstawicielem nosorożcowej fauny Pleistocenu. Ale tak jak mówię, dzisiaj postanowiłem poświęcić cały wykład na zupełnie innego zwierza. Tak jak powiedziałem. Ten okres, o którym dziś będziemy rozmawiali, czyli Pleistocen, no on yy, dzieli się generalnie na takie dwa typy, yy, dwa typy mniejszych, nazwijmy to sobie, epok czy jednostek czasowych. Były glacjały, czyli zlodowacenia, po prostu tak zwane zlodowacenia okresy zimne, kiedy lądolut przychodził tutaj w cudzysłowie, jak to się mówi w geologii, ładnie transgredował sobie z północy. W przypadku Europy, Polski, tutaj naszej części świata, były to lądolody skandynawskie, były też lądolody alpejskie, ale u nas był raczej ten ze Skandynawii. W trakcie swoich maksymalnego swojego zasięgu taki lądolód oparł się nawet o Karpaty, więc w zasadzie no niemalże cała Polska była przez tenże lądolód przykryta, więc... W glacjałach te lądolody sobie przychodziły i te glacjały mogły trwać tak mniej więcej 90, może 100 tysięcy lat, a później się cofały i następowały interglacjały, czyli takie epoki między zlodowaceniami. Interglacjały były znacznie krótsze, trwały może 10, może kilkanaście tysięcy lat i tutaj na planszy po lewej stronie dokładnie to widzimy. Czas geologiczny biegnie sobie od lewej do prawej, więc po prawej stronie, tam gdzie mamy napisane 0, no to jest jakby horyzont dnia współczesnego i widzimy te miejsca, gdzie ta krzywa, to jest akurat krzywa zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, kiedy ona tutaj jest powiedzmy tym niebieskim kolorem podkreślona, no to są to glacjały, a kiedy na żółto, to są to okresy ciepłe interglacjały. Ostatnie zlodowacenie, czyli okres od mniej więcej 100 do 10 tysięcy lat temu, jest to tak zwane, jest to tak zwane zlodowacenie Wisły, Wistulian, natomiast ten nosorożec leśny, o którym dziś będziemy rozmawiali, żył w ostatnim interglacjale, czyli tej ostatniej ciepłej epoce poprzedzającej ostatnie zlodowacenie w tak zwanym interglacjale eemskim. Mówi się na to, że jest to Eemian, epoka emska, przez dwa Eemska epoka i yy, żył te powiedzmy sto kilkanaście, może 120 tysięcy lat temu. No, Włochate. Oczywiście tu na naszym obszarze no, żyły raczej w czasie tego ostatniego zlodowacenia, właśnie w Wistulianie, w trakcie zlodowacenia Wisły, kiedy było zimno. Yy, natomiast jak widzicie, to jest taki przekładaniec w trakcie ostatnich, powiedzmy, dwóch milionów z okładem yy, lat. Yy, raz się robiło zimno, raz ciepło. I kiedy nastawały glacjały zlodowacenia, no to te fauny ciepłe, bo kiedyś sobie też rozmawialiśmy o słoniach leśnych i o... o, o o turach, o masie innych tego typu zwierząt. Kiedy robiło się zimno, no to uciekały na południe. W przypadku nosorożców leśnych, o których dziś będziemy rozmawiać, głównie na tereny yy, na tereny Włoch i yy, Bałkanów natomiast tutaj przychodziły te fauny zimne, i nosorożec leśny był zastępowany ekologicznie przez nosorożca włochatego. tego. kiedy znów robiło się ciepło, środowisko się zmieniało, no to wracały tutaj te fauny. Ciepłolubne, jak właśnie nosorożec leśny, razem ze zmianami klimatu postępowały oczywiście generalnie zmiany środowiskowe i zmiany, i zmiany faunistyczne, więc to środowisko, w którym żyły te nosorożce, było zupełnie odmienne. Jak wyglądało w trakcie życia nosorożca włochatego, to widzieliśmy, to była generalnie taka stepotundra, jałowa w zasadzie. Nie było tam dużych drzew, na przykład nie było większej roślinności. Trawa, jakieś krzewinki, i to tyle w zasadzie. Ale kiedy żył nosorożec leśny, wyglądało to zupełnie inaczej. Więc tak sobie nosorożce radziły ze zmianami klimatu i środowiska przez ostatnie tysiące lat. Tutaj w Europie dla nas to można powiedzieć, że są to zwierzęta w zasadzie egzotyczne. Raczej Europy dzisiaj z nosorożcami nie kojarzymy. Po prawej stronie mamy z kolei czaszki. Czaszki od góry mamy dwa gatunki nosorożca leśnego, bo tych gatunków było więcej tak po prawdzie, ale tutaj w tej naszej części świata, powiedzmy w Europie wyróżnią się dwa takie główne. Jest Stephanorhinus, bo to jest nazwa rodzajowa tego nosorożca Stephanorhinus kirschbergensis i to jest ten, który żył tutaj na naszym terenie i w okolicach oraz Stephanorhinus chemitechus który bardziej preferował zachodnią Europę i powiedzmy północną Afrykę, nawet. Natomiast czaszka na samym dole to jest nosorożec włochaty, czyli Celodonta Antiquitatis. Zwróćcie uwagę, że tutaj szczególnie tylna część tych czaszek się zmienia. To jest ten obszar, gdzie najbardziej zmiany są widoczne u, u tego nosorożca który żył w Polsce, Stefanorhinus kirishbergensis, to czaszka jest niemalże pozioma. Natomiast u tej formy zachodniej i u nosorożca włochatego ten tył czaszki się rozbudowuje ku górze. Zresztą wielu badaczy twierdzi, że nawet są takie osteologiczne, kostne przesłanki, że ten gatunek zachodnioeuropejski chemitechus ma więcej wspólnego ze sobą, tak filogenetycznie z nosorożcem włochatym i nie powinien się znajdować w rodzaju Stefanorinus, tylko w ogóle powinien może należeć do nosorożca bohatego, może powinien być jeszcze czym innym. Ciekawa sprawa, na pewno zwróciliście na to uwagę. Na tych czaszkach nie ma rogów. Wbrew rekonstrukcjom, które widzieliśmy przed chwilą, tam były rogi. No to o co tu chodzi w ogóle? No róg u nosorożca, czy to współczesnego, czy jakiegokolwiek kopalnego, ma to do siebie, że nie jest zbudowany z kości. To nie jest tkanka kostna, wbrew temu co mogłoby się wydawać, ale jest to substancja taka sama. Ta sama, z której zbudowane są nasze paznokcie oraz włosy, czyli jest to po prostu keratyna. Więc substancja organiczna. Ona się po śmierci rozkłada bardzo, bardzo szybko, rozpuszcza się no i w zasadzie w zapisie kopalnym się nie zachowuje. Natomiast o tym, jakie rozmiary były tego rogu, jaki był kształt, powiedziałem wcześniej, że na przykład nosorożec włochaty miał spłaszczony dwubocznie, taki szablasty ten róg. Skąd my to wiemy? I że ile było tych rogów? No wiemy to po tym, że na Dachu czaszki, co jest nawet ładnie na tej planszy z prawej strony zaznaczone na tych czaszkach, tam gdzie był róg, gdzie było miejsce, w którym róg przyczepiał się do czaszki, tkanka kostna ma taką pomarszczoną teksturę, pomarszczoną taką morfologię, tak byśmy sobie powiedzieli. Widać, że tam jest taka gąbczasta struktura, więc potem możemy zrekonstruować, żeby w ogóle były jakieś rogi, ile ich było, jaki miał kształt oraz rozmiary, czy były okrągłe w przekroju, czy były bardziej takie właśnie elipsoidalne, czy, czy wręcz dwubocznie spłaszczone szablaste, więc to wszystko możemy, mimo że samego rogu nie mamy, zrekonstruować. No i przejdziemy sobie po do omawiania tych nosorożców. No ten właśnie rodzaj nosorożca, leśnego Stefanorinus. Generalnie, jak powiedziałem, jest kilka gatunków, ale my się skupimy na dwóch najważniejszych, żeby przejść do tego jednego, tego naszego nosorożca. Ale zacznijmy od tego nie naszego ten który zasiedlał bardziej zachodnią Europę a pewnie nawet i kawałek Afryki północnej to tak zwany gatunek Stephanorhinus chemitechus natomiast po polsku funkcjonuje nazwa nosorożec wąskopyski, to też po czaszkach tutaj którą widzimy widać że ten obszar nosowy był taki mocno wyciągnięty tutaj te nozdrza były potężne ale ta czaszka była stosunkowo wąska więc rzeczywiście ta nazwa zasłużenie Została nadana polska, i widzimy rzeczywiście na tej czaszce, że znajduje się taki obszar, gdzie ta kość jest taka z przodu, szczególnie tutaj na nosie, jest właśnie taka. Kąpczasta no, ma taką charakterystyczną teksturę, to widać nawet od razu tu na zdjęciu, więc możemy ten róg mniej więcej zrekonstruować. No i drugi gatunek, czyli Stephanorhinus kirschbergensis, ten, który żył tutaj u nas. Po polsku funkcjonuje oczywiście nazwa nosorożec leśny, ale trzeba przyznać, że ona jest częściej stosowana do w ogóle wszystkich przedstawicieli rodzaju Stephanorhinus. Natomiast konkretnie ten gatunek Stephanorhinus kirschbergensis, ten nasz nosorożec leśny, w literaturze zachodniej mówi się, że to jest, czy pisze się, że to jest Merx rhinoceros, czyli po polsku byśmy powiedzieli nosorożec Merka i pod taką nazwą generalnie możecie znaleźć na przykład w internecie zdjęcia kości czy rekonstrukcji tego zwierza. No tutaj już widzimy, że on bardziej przypomina rzeczywiście takiego powiedzmy dzisiejszego nosorożca białego, mimo że pewnie nie jest z nim jakoś stosunkowo blisko spokrewniony. Więc ten nasz polski nosorożec leśny to jest nosorożec Merka Stefanorinus Kiryż duże zwierzę, jak widzimy w skali człowiekiem, no taki prawdziwy nosorożec, nie żadna tam popierdołka. Zasięg występowania w ogóle rodzaju Stefanorinus był jednak dużo większy niż tylko Polska, czy tutaj nasz region europejski, bo były to zwierzęta, które w Pleistocenie no, występowały w zasadzie na kawale Eurazji, bo to jest od Europy Zachodniej, przez nawet fragmenty Afryki, które tutaj y, konkretnymi stanowiskami na tej mapce nie są zaznaczone, aż po y, pacyficzny brzeg Azji. I tych gatunków, tak jak mówię, sumarycznie, jakby zebrać te azjatyckie formy, był jakiś tam na przykład Stefanorinus etruscus, czyli jakby nosorożec etruski, chyba tak by to się po polsku powinno y, tłumaczyć, ale widzimy, że zasięg generalnie był duży, y, szczególnie właśnie w tych interglacjałach, w tych ciepłych epokach, chociaż tak jak mówię, to nie jest tak, że kiedy przychodził glacja, na przykład kiedy skończył się ostatni ta, ten Interglacjał Eemski i zaczęło zlodowacenie Wisły, to nie jest tak, że te nosorożce od razu wymarły. Nie, nie, nie. One dobrze się miały w zlodowaceniach, tylko migrowały bardziej na południe. Ostatni przedstawiciele wymarli mniej więcej chyba 40 tysięcy lat temu, no to to już jest yy, głębokie zlodowacenie Wisły. Tak czy inaczej, potężny kawał świata zamieszkiwały. No i na tej mapce pewnie zwróciliście uwagę, że również w Polsce skamieniałości nosorożców leśnych znaleziono konkretnie właśnie tego nosorożca merka. Tych znalezisk jest w ogóle bardzo dużo, nawet tutaj w Warszawie przy budowie mostów odnajdywano czaszki. U nas w Muzeum Ziemi jest w zasadzie chyba najkompletniejsza czaszka i najlepiej zachowana czaszka nosorożca. Nie tylko merka, ale w ogóle nosorożca leśnego w Eurazji, zdaje się, albo w Europie. No generalnie jedna taka naprawdę bardzo kompletna, nie ma jednego łuku jarzmowego tylko. Natomiast z takich unikatowych, kompletnych znalezisk całych szkieletów, no to tutaj przejdziemy sobie do właśnie historii związanej z dzisiejszym bohaterem. Jakiś czas temu opowiadałem wam o. o w znaleziskach z Krasiejowa, gdzie tam Uniwersytet o Polski prowadzi wykopaliska. No stwierdziłem, że to jest fajny motyw, żeby Wam tak poopowiadać oraz na jakiś czas o różnych polskich ciekawych odkryciach. No to dzisiaj sobie powiemy o odkryciu, którego dokonał e, Państwowy Instytut Geologiczny. Bo przy budowie, przy budowie drogi, w przekopie drogowym, w zasadzie już niemalże w obrębie Gorzowa Wielkopolskiego, więc to jest województwo lubuskie, podkreślam lubuskie, nie lubelskie, tylko lubuskie, więc zachodnia Polska, niedaleko granicy z Niemcami, tam, tam przy po prostu robotach drogowych odsłonięto osady kopalnego jeziora, które w Eemianie, w epoce emskiej, Gdzieś tutaj w lasach pokrywających środkową Europę się znajdowało, i te osady jeziorne są tutaj bardzo dobrze widoczne. To są takie te szare, czy takie metaliczno-szare, metaliczno-ciemne osady jakieś iłowce, iły, mułowce, które które właśnie tworzyły się na dnie tego zbiornika jeziornego w jakimś lesie, w Pleistocenie. No i w trakcie prac, oczywiście, brali udział geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego i znaleźli jakieś kości. Tych kości było dużo, na tyle dużo, że określili już wstępnie, że jest to jakiś sak Pleistoceński. No i Udali się z tym do badaczy, do paleontologów z Uniwersytetu Wrocławskiego. I od tamtej pory, właśnie badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego kierują tymi badaniami. Tutaj między innymi jest pokazane, jak jest czaszka zachowana. To jest właśnie ten nosorożec Merka Stephanorhinus Kirschbergensis. Widzimy, w jakim, on jest, w jakim to było osadzie znalezione. Zwróćcie uwagę, że to jest właśnie taki ciemny mułowiec i łowiec. Szkielet był kompletny, cały. Udało się wydobyć wszystko poza jedną tylną nogą, no ale powiedzmy, że to nie jest jakiś tam duży uszczerbek dla tutaj, dla paleontologii, dla naszej wiedzy o tych nosorożcach. No bo powiedzmy, mamy drugą nogę, która jest lustrzanym odbiciem. Trochę szkoda, że tutaj czaszka bardzo ucierpiała i to widzimy. No żuchwa, jeszcze uzębienie całkiem nieźle, ale generalnie mózgo czaszka została zgnieciona przez ciśnienie, przez kompakcję nadkładu. Skały, które były ponad tym szkieletem. Czaszka jest generalnie, nie oszukujmy się, dosyć taką e, wrażliwą, delikatną strukturą. W środku jest pusta przestrzeń po mózgu, prawda? Cała puszka mózgowa to jest delikatny element. To nie jest jakaś, wiecie, kość kończyny, to jest po prostu długą taką rurką wypełnioną w środku, więc raczej się tam no, nie zgniecie za bardzo e, w, w stanie kopalnym. Z czaszką Mogą zajść tego typu rzeczy. Tak samo widzieliście, że u tych nosorożców ten obszar nosowy to była taka delikatna, obfitująca w duże otwory struktura, więc niestety ta czaszka się tutaj została zmierzona po prostu przez ciśnienie leżących wyżej skał. Ale poza tym, generalnie to znalezisko jest naprawdę europejskiej, jeśli nie światowej rangi. Mały kontekst geologiczny tego odkrycia. Taka powtórka w zasadzie z geologii czwartorzędu. Jak się ktoś geologii czwartorzędu kiedyś uczył, albo nawet wydaje mi się, że chyba w szkole się kiedyś przynajmniej na lekcjach geografii też uczyło o takich pleistocenckich pradolinach, które kiedyś istniały właśnie w trakcie pleistocenu. No to generalnie generalnie gorzów Wielkopolski. Leży częściowo, południowa część Górzowo-Wielkopolskiego leży w Pradolinie Toruńsko-Eberzwalskiej. Tych Pradolin było kilka. Jak tutaj właśnie no istniały te, te okresy glacjalne, interglacjalne, to się sieć rzeczna troszeczkę zmieniała. Jak lądolot na przykład przychodził, no to te rzeki musiały gdzieś tam skręcać w inną stronę, nie biegły raczej północ-południe, tylko raczej w takim układzie wschód-zachód. Więc była na przykład Pradolina Warszawsko-Berlińska, no ale była i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, i na jej terenie znaleziono właśnie, e, dokonano tego odkrycia. No, tak to wyglądało w trakcie wykopalisk, który już jest zespół z, właśnie z Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierownictwem pana profesora e, Stefaniaka, którego widzimy e, po lewej stronie, to ten taki w śmiesznej czapce, e, tutaj podpierający się sprzętem. E, no, gdzie po prostu badacze przyjechali i trzeba było szybko, z tego co wiem, wydobywać te, e, te kości, bo oczywiście przypominam, że to był Przekop drogowy, tam była budowa po prostu autostrady, chyba czy jakiś drogi szybkiego ruchu. No i to nie jest tak, że tutaj Państwo se przyjeżdżają z uniwersytetu i się tam proszę kopać, a my to tam w ogóle, oj dobra, Marek, daj spokój, idziemy, tak? Idziemy, pakujemy się i idziemy. To wrócimy, jak Państwo skończą. Nie, nie, nie. No tutaj liczy się biznes, liczy się zrobienie, wiecie, drogi, a nie tam, że Marek, dobra, chodź na przerwę tam, cho, chodź na kieliszek chleba do, do kanciapy. No nie, 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 więc tutaj badacze musieli się uwijać, szybko to wszystko zgarnąć, no i... i... To była walka z czasem po prostu, no ale się udało, jakoś tam się udało, no ba, taki no niemal kompletny 85% szkieletu to jest naprawdę światowej rangi znalezisko, wiecie zwykle jak się znajduje takie skamieniałości dużych ssaków plejistoceńskich, nie żeby to ogólnie były jakieś mega rzadkie znaleziska, ale przeważnie jak się je znajduje nawet tutaj w Warszawie przy na przykład przy okazji budowy metra, Albo przy okazji jakichś ogólnie robót ziemnych, albo na przykład jak jest niski stan wody w Wiśle latem, to generalnie zęby mamutów, kręgi, fragmenty czaszek, jakieś fragmenty miednicy, jakieś kości. To jest stosunkowo częste. Czy w jakichś żwirowniach na przykład, jak pojedziecie gdzieś, tam też będą tego typu znaleziska. Ale nie żeby był cały, ładny, kompletny szkielet. W jednym miejscu, jak to się ładnie w paleontologii mówi, in situ. No, tego typu znaleziska to już jest naprawdę odkrycie światowej rangi. No i tu mamy to ładnie ułożone. Widzimy po lewej stronie żebra, po prawej mamy kręgi. No, ładnie, ładnie, pięknie to wygląda. Zresztą, o ile mnie oczy nie mylą, to zdaje się, że na tym prawym obrazku, ten pierwszy z lewej strony, pierwsza kość, to jest chyba dźwigacz czyli ten pierwszy kręg, który jest bezpośrednio do czaszki podpięty, bo on ma takie u nosorożców, ma takie charakterystyczne właśnie wyrostki, wypustki takie na boki, tak mi się wydaje, że to właśnie dźwigacz jest. Więc naprawdę kompletne, ładne, tutaj można było wszystko pięknie, ładnie ułożyć i jest to rzeczywiście, rzeczywiście znalezisko warte uwagi. No i jak się dokona takiego znaleziska, no to dobrze jest się na przykład... Mm, tutaj no, postarać o jakieś dofinansowanie, prawda? Więc w Polsce tego typu instytucją, która się zajmuje finansowaniem badań podstawowych, jest Narodowe Centrum Nauki i właśnie zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego aplikował o taki grant, dostali... Pieniądze na, zdaje się, że 3 lata, chyba projektu, który chyba się zakończył jakoś teraz niedawno, z tego co patrzyłem na stronie NCN. -u. Zresztą tytuł projektu było Życie i śmierć wymarłego nosorożca Stefanorinus Species z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych. Więc jak widzicie, ja tytuł dzisiejszego wykładu troszeczkę zgapiłem z nazwy grantu, bo rzeczywiście ona tak bardzo bajkowo brzmi, tak ładnie. Eee, fajnie też wiecie, jak się projekt naukowy ładnie nazywa. Eee, zresztą, tam w tym projekcie, z tego co sprawdzałem, to tam jest sztab ludzi. To znaczy, to nie jest tak, że tam są trzy osoby od nosorożców z Wrocławia, tylko tam jest zespół kilkunastu osób. Z całej Polski i z zagranicy, między innymi też badacze z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. No i każdy się zajmuje jakąś działką. Generalnie ten projekt jest taki bardzo interdyscyplinarny. Tam są nie tylko badania takie typowo paleontologiczne czy osteologiczne kości tego nosorożca, ale też analizy tego kontekstu, właśnie środowiska, w jakim to zwierzę żyło i zostało pogrzebane. A trzeba wam wiedzieć, to już zresztą na pewno wiecie z naszych spotkań, że tego typu a tego typu analizy, tego typu kontekst szerszy geologiczny jest niesłychanie, niesłychanie ważny, bo wiele ciekawych informacji można wyciągnąć i za chwilę Wam pokażę, co tutaj badacze w trakcie tego projektu, yy, co się właśnie wyekstrahować naukowo udało. Yy, przede wszystkim garść informacji o samym nosorożcu, z racji, że jest to rodzaj Stefanorinus, no to badacze nadali mu taką nazwę Stefania yy, i on od Momentu, kiedy został znaleziony, a to było w 2016 roku, no to funkcjonuje pod takim imieniem. Zresztą nie bez przyczyny, bo okazało się, że to była samica, to po kościach można dość łatwo powiedzieć u nosorożców, czy to był facet, czy to była kobieta, czy to samiec, czy samica. W momencie śmierci miała ponad 35 lat. No, i całkiem spory był to osobnik, bo 1,80 m wysokości w kłębie i nawet może nieco ponad 3 m długości. No, to jest naprawdę kawał nosorożca to jest, trzeba przyznać, spore, spora samica takiego nosorożca. Kiedy to zwierzę żyło sobie gdzieś właśnie pod gorzowem. To generalnie Gorzów Wielkopolski w ogóle województwo lubuskie, Polska, to nasza część Europy tutaj wyglądało mniej więcej tak. To znaczy, tu były jakieś wielkie rzeki, jeziora, były lasy i żyły tu fauny. No, z dzisiaj, z naszej perspektywy, wydawać się może, że Naprawdę, naprawdę egzotyczne, bo poza nosorożcami, no to w rzekach europejskich taplały się hipopotamy, żyły tu oczywiście słonie leśne, yy, jedni z największych roślinożerców lądowych wśród ssaków w ogóle w dziejach, yy, których skamieniałości licznie na terenie naszego kraju się znajduje, również w Warszawie. Yy, no i różne inne ssaki drapieżne, też na przykład lwy. Więc generalnie, Europa. Dużo bardziej przypominała taką dziką krainę, jaką dzisiaj jest Afryka, na przykład. Zresztą, no, tego typu megafauna i w czasach historycznych, też takich już równolegle z powstawaniem cywilizacji człowieka, istniała. No, może nie było już wtedy nosorożców leśnych ani słoni leśnych, ale generalnie w ogóle słonie czy, czy na przykład lwy, no, to na południu Europy występowały. Tak czy inaczej, wtedy, te sto kilkanaście czy 120 dwadzieścia tysięcy lat temu, no nasza część Europy była kompletnie nie do poznania. Jak widzicie, niby w skali czasu geologicznego to jest niedużo, ale naprawdę ten świat wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej, więc na takie e, kenozoiczne safari można by się było wtedy wybrać. Więc jak widzicie, wcale nie trzeba jakoś super hen daleko w przeszłość geologiczną się udać, żeby zobaczyć kompletnie inne światy od tego, co mamy dzisiaj ulubiony punkt programu teraz będzie, czyli chwila na nawodnianie się. Oj, dobra woda, dobra. Woda wszechnicy dobra w tym sezonie, naprawdę bardzo, bardzo smaczna, bardzo smaczna. Moi drodzy, jak się znajdzie taki szkielet nosorożca, no to, jak się ma szczęście, dużo, dużo szczęścia, to między w przestrzeniach międzyzębowych w paszczy tego nosorożca jak były dobre, sprzyjające warunki, mogą się zachować szczątki ostatniego posiłku. I tutaj badacze z Wrocławia mieli to szczęście. Okazało się, że w pysku, jak, jak pamiętacie, mózgoczaszka była generalnie zmiażdżona, ale trzewioczaszka się całkiem nieźle zachowała. Była żuchwa, widoczna, zęby, no i między zębami był generalnie pokarm roślinny. Yy... W ogóle te zęby, no to wyglądają tak jak, tak, jak tu widzicie i tutaj na moment sobie wrócimy do nosorożca włochatego, bo to też jakby kto pytał, jak się znajdzie na przykład ząb nosorożca, to po czym rozpoznać? Po prostu znajdujemy ząb pleistocyńskiego nosorożca, gdzieś nawet, nie mówię, że cały szkielet, ale pójdziecie, będzie lato, pójdziecie sobie nad rzekę, czy to będzie Wisła, czy to będzie Odra, czy jakakolwiek inna duża rzeka w Polsce. Będzie niski stan wody, rzeka będzie erodowała, to jest spora szansa na to, że znajdziecie zęby nosorożca plejstocońskiego. To jak rozpoznać, czy jest to nosorożec ten interglacjalny leśny, czy nosorożec włochaty ze zlodowacenia? Tutaj widzimy zęby nosorożca właśnie tego znalezionego pod Gorzowem, czyli Stefanorinusa, Stefani, więc nosorożec interglacjalny. Zwróćcie uwagę, że te zęby mają w sobie takie głębokie zatoki. Wcinające się, tak? Tu widzimy trzy zęby, i w każdym jest taka głęboka zatoka. Teraz, jak sobie porównamy uzębienie nosorożca leśnego, którego znowu widzimy tutaj po lewej stronie, taki ładny garnitur zębów, znowu z tymi charakterystycznymi zatokami, natomiast porównamy, kiedy porównamy to sobie z zębami, z uzębieniem nosorożca włochatego, którego uzębienie widzimy z lewej strony, to tam łatwo zauważyć szczególnie na tych górnych garniturach zębów, że tam aż te zatoki się zamykają niejako, tworząc takie właśnie takie zamknięte przestrzenie, takie kapsuły. Guziki na tych zębach są połączone, więc zupełnie inaczej uzębienie tutaj u tych nosorożców wygląda. Dlaczego tak było, a nie inaczej? No prawdopodobnie wynikało to z różnic w pokarmie, jakim się te nosorożce odżywiały. Nosorożec włochaty żył na stepotundrze i żywił się głównie trawą. A czym się żywił nosorożec leśny? Tak jak wspomniałem, znaleziono szczątki roślin w jego paszczy i badaczom udało się całkiem niedawno to zrekonstruować, więc wiemy, czym się różnił i skąd te różnice w uzębieniu. Zanim do tego przejdziemy, to mały znowu taki ekologiczny, ekologiczna wstawka. Otóż, napotykamy tu pewien problem językowy. W języku polskim generalnie mamy termin roślinożerność. I jakby no to tyle, prawda? dla nas roślinożerna to jest krowa, dla nas roślinożerna to jest żyrafa, dla nas roślinożerne to były dinozaury długoszyje, dla nas roślinożerna to jest koza. Jeleń, łoś, żubr. To są zwierzęta, które <grym> żyją w Polsce, jak mawia klasyki, które są roślinożerne. Yy, ale w literaturze naukowej, w języku angielskim, wyróżniamy generalnie dwa typy takich roślinożerców lądowych. E, mamy tak zwanych browsers i grazers. E, e, może zaczniemy sobie od tych drugich. Grazers to po polsku jest takie ładne słowo, że grazers to jest spasanie. Grazers to są spasacze. To są te zwierzęta, które się pasą. Więc tak jak tu widzimy, ładne bydło rasy szkockiej, generalnie krowy. Yy, właśnie na przykład yy, nosorożce włochate, mamuty pewnie też, bo one się żywiły trawą. Więc grazers, spasacze to są ci, którzy żerują z głową nisko przy ziemi i żywią się na przykład trawą. Skubią sobie, tak jak koza też, skubią to, co rośnie sobie nisko, trawę głównie. Natomiast browsers to są już nie spasacze, tylko tacy, trochę po polsku wiecie, nie ma dobrego terminu chyba na to, tak jak spasacze, może jacyś zgryzać, byśmy powiedzieli? Coś takiego. Generalnie browsers to są ci, którzy odżywiają się nie nisko trawą, ale wysoko. Głównie pokarmem na przykład drzewiastym albo z jakichś krzewów. Czyli nie żerują z głową nisko pochyloną przy ziemi, ale mają tę głowę uniesioną wysoko i zrywają pokarm na przykład liście albo jakieś owoce z krzaków czy z e, takich e, wysokich roślin takich wysokopiennych. Tu dobrym przykładem będzie jeleń albo sarna, więc te zwierzęta jak żerują, no to generalnie główkę mają wysoko. Są też oczywiście tacy roślinożercy, którzy mogą mieć formy żerowania pośrednie, być trochę browsers, trochę grazers. I teraz jak zbadano pokarm roślinny z przestrzeni międzyzębowych nosorożca z gorzowa, no to co tam znaleziono? Generalnie tak, znaleziono leszczynę, znaleziono grab, i co ciekawe znaleziono no Do tej jemioły sobie wrócimy zaraz. Generalnie no tak. Leszczyna i grab no to to nie jest w żadnym wypadku, to nie są jakieś niskie roślinki, tylko to są konkretne yy, gatunki drzew. Więc yy, no generalnie yy, ten nosorożec był raczej yy, był należał do browsers, czyli on nie nie pasł się jak krowa, tylko żywił się jak na przykład jak żyrafa, albo właśnie jak taka sarna czy jeleń, zrywając sobie gdzieś z wysokiej roślinności. Ciekawa jest tutaj ta jemioła, dlatego że jemiołę to wszyscy znacie to jest coś, co rośnie wysoko na drzewach. To jest taki no, półpasożyt, który sobie właśnie na tych drzewach bytuje, ale generalnie wysoko. Więc, żeby się dostać do takiej jemioły, trzeba by było prawdopodobnie stanąć na tylnych kończynach, oprzeć się gdzieś o drzewo i dopiero do niej dosięgnąć paszczą. I to wśród przedstawicieli browsers jest znane zjawisko. To nawet macie takiego jelenia dziś żyjącego w Azji, który sobie może stanąć na tylnych kończynach i zrywa nawet wysoko rosnące rośliny, które na pierwszy rzut oka nie są dla niego dostępne, więc prawdopodobnie ten nosorożec, jeżeli założymy, że te jemioły w Playstocenie też rosły tak wysoko na drzewach, no to musiał stanąć gdzieś prawdopodobnie na tylnych kończynach, albo się chociaż jakoś podeprzeć czymś i taką jemiołę sobie, sobie z, tej, z tej rośliny skonsumować. Dzisiaj większość nosorożców, dziś żyjących, generalnie to też należą do tego typu ekologicznego browsers. To znaczy, no preferują tutaj takie właśnie jakieś ożywianie się pokarmem z drzew czy krzewów. Czasami się zdarzają takie formy, które będą bardziej ekologicznie Pomiędzy będą mieszane. Tu widzimy, że u tego Pleistoceńskiego Stefanorinusa było bardzo, bardzo podobnie, czy też pani Stefanorinus. Ciekawym aspektem są te jemioły. To jest naprawdę rzecz niesłychana, która zobaczcie, taka mała głupota. Jakieś tam szczątki znalezione w przestrzeniach międzyzębowych, ale już tam mówią o tym, jak to zwierzę się odżywiało, gdzie, jak wysoko musiało sięgać, żeby do swojego wymarzonego posiłku się dostać. Patrząc jeszcze na ten szerszy kontekst, w jakim te szczątki zostały znalezione, no to tak jak powiedziałem na początku, to były osady jeziorne, tak? To były te pamiętacie paleo jezioro wypełnione, w którym jego dno wypełniało się jakimiś mułowcami i łowcami. Więc to już nam każe sugerować, że generalnie dno było muliste. Było muliste, było tam dużo, to było takie dno jeziora, wiecie, są takie jeziora czasami gdzie generalnie dno jest piaszczyste, jest ładna, przejrzysta woda, ale są też takie, gdzie jak dno jest muliste i się postawi krok, to się cały ten tuman właśnie takiego mułu z dna po prostu wzbija w toni wodną. No i to tak z naszej perspektywy przynajmniej brzydko wygląda. I tak najprawdopodobniej wyglądał ten zbiornik jeziorny te 100-120 tysięcy lat temu podgorzowym. Muliste dno, dlatego dużo właśnie mułowców powstawało. Znaleziono tam swoją drogą. Bardzo bogatą malakofaunę. Jak widziałem zdjęcia takie też z tego, e, e, z tego wyrobi wyrobiska, z, z tego przegubu drogowego, to tam były całe takie soczewki wypełnione malakofauną, czyli muszelkami ślimaków, e, muszelki, e, muszelki małżów też znaleziono, ale generalnie ta, takie właśnie gatunki, które też żyją dzisiaj i są charakterystyczne dla takich mulistych den e, w... W stosunkowo płytkich jeziorach, co ciekawe, takich mających od 2 do 4 metrów głębokości, gdzie nie ma przy brzegu pasa trzcin. Więc generalnie wejście do tego jeziora było łatwe. To nie jest tak, że ten nosorożec musiał się, wiecie, jak czasami są takie jeziora na Mazurach, że trzeba po prostu przez, przez parę metrów. Trzciny się przegramolić, żeby dopiero na taką wodę wypłynąć. Tutaj tak nie było. Nie było tego pasa trzcinowego i było płytko. Dwa, może maksymalnie cztery metry. Stosunkowo płytki zbiornik, no ale jak widać, ten nosorożec tam padł, a przynajmniej jego szczątki tam zostały zdeponowane i później tysiące lat później przez. Yy przez badaczy odnalezione. Więc pewnie wyglądało to tak, to znaczy no taki zbiorniczek gdzieś pośrodku jakiejś równiny w lesie, generalnie musiał być ten nas bardzo blisko, albo był generalnie, no w zasadzie tuż to jezioro być może było, nawet w samym lesie. Wiemy to po szczątkach roślin, które znaleźliśmy w osadach jeziornych i w paszczy tego nosorożca. Zresztą przeprowadzono też taką analizę palinologiczną, pyłkową jak się weźmie kawałek takiego młowca z dna jeziora i zbada mikroskopijne pyłki, to można stwierdzić, jakie rośliny żyły dookoła, jakie tam drzewa, więc generalnie to było środowisko leśne, no ale podejście było łatwe, można było e, łatwo tutaj było, mo, można było podejść, więc ten nosorożec sobie przyszedł być może się napić, e, być może już po prostu chciał tu przyjść, żeby e, no, dokonać żywota, a być może się tylko wykąpać i to była to był po prostu wypadek. Do czego tutaj doszło, tego do końca jeszcze nie wiemy. Tak czy inaczej, kiedy ta Stefania została odnaleziona, no to. Od tamtej pory robi dużą karierę medialną i miasto Gorzów Wielkopolski razem z badaczami z Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowuje raz na jakiś czas takie wykłady dla gawiedzi, jakieś pokazy, prezentowane są te skamieniałości. Wiem, że ma tam powstać niedługo park kenozoiczny gdzie będą modele różnych, różnych przedstawicieli megafauny plejistocyńskiej, więc super, super inwestycja. Mam nadzieję, że powstanie z ładnymi, pięknymi rekonstrukcjami i też chyba jakiś mural z tym nosorożcem zdaje się, że już jest, więc generalnie, generalnie polecam sobie o Stefanii w internecie poczytać. No i moi drodzy, na koniec dzisiejszego spotkania, na koniec tej części wykładowej, pytanie konkursowe. Jeżeli chcecie wygrać tę oto książkę Ryby Kopalne, redakcja Michał Ginter. Jeżeli jesteście zainteresowani, to na naszego maila należy przysłać odpowiedź na pytanie, jak brzmi polska nazwa nosorożca z gatunku Stephanorhinus kirschbergensis. Nie chodzi mi o nazwę nosorożec leśny, ale o drugą nazwę. Wspomniałem, że były tutaj dwa takie główne gatunki. Jeden to był nosorożec wąskopyski, a Yy, Kirschbergenzis nosił inną polską nazwę, i taką nazwę możecie przysyłać na naszego maila. Yy, teraz przez chwilkę z Wami pogadam na czacie, no i na koniec sobie sprawdzimy, sprawdzimy, kto jako pierwszy udzielił poprawnej odpowiedzi. I ta osoba otrzyma od nas właśnie tę książkę o wymarłych rybkach. Także macie teraz najbliższe kilka minut, już pewnie jak znam życie tam odpowiedź już wleciała, ale ja sprawdzę to dopiero na sam koniec. A teraz mamy chwilkę, żeby sobie podyskutować. Czy jest możliwość zrobienia wykładu o ewolucji człowieka? Dominik Sobel. No pewnie by była taka możliwość, chociaż przyznam się, że ja nie jestem mocny w tematach takich paleoantropologicznych. To już nie jest taka, wiecie, twarda paleontologia, bardziej jakieś zagadnienia właśnie związane z antropologią ewolucyjną czy właśnie paleoantropologią, ale kto wie, może, może jak w końcu już tematy się nam tak bardzo wyczerpią, chociaż pewnie to się szybko nie stanie, no to i do takich zagadnień antropologicznych sobie sięgniemy. Jednak jednorożce istnieją. To ja. No, jednorożce pewnie istnieją, natomiast te akurat plejstaceńskie nosorożce, jak widzieliście, miały po dwa rogi. Jeden taki z przodu, czy mówimy o Stefanorinusie, czy o czy o, o nosorożcu włochatym, miały jeden z przodu jeden tak na środku czaszki. Wieluń wita ponownie. Witam Wieluń. Kłaniam się. Kiedyś byłem w Wieluniu, klawe miasto. Też piękne stanowiska geologiczne w Wieluniu są. Jurajskie. Kelowej, Kelowej w Wieluniu, tak, tak. Pamiętam, pamiętam. Środkowa Jura. Jak to się stało, że nosorożce przetrwały kilka zlodowaceń aż do interglacjału emskiego a ostatniego zlodowacenia już nie? Mazur z Mazur. Tak po to nie wiadomo, ale poza samymi zmianami klimatu najprawdopodobniej przyczynili się do tego ludzie. Tak się sądzi, że już na przykład do, jeśli idzie o tego nosorożca Stefanorinus, była szansa, że zabili go ludzie. Po prostu, że on się pra, prawdopodobnie się spotykał z ludźmi. Yy, więc należy założyć, to jest jedyne logiczne wyjaśnienie, że poza samymi zmianami klimatu, no bo faktycznie, wcześniej te zmiany klimatu działy się i były. były zadowolcenia interglacjały, zadowolcenia interglacjały. I tutaj jakoś, no, szczególnie patrząc na fakt, że nie tylko te nosorożce interglacjalne, stefano, Stefanorinusy nie przetrwały, to jeszcze wymarła cała masa innej megafauny, i tej ciepłej, i tej zimnej, więc prawdopodobnie ludzie się do tego jakoś tam przyczynili, ale wiem, że tak ściśle naukowo to te przyczyny nie są poznane. To są tylko takie, wiecie, luźne hipotezy jak na razie, ale chyba wydaje mi się mające sporo sensu. Czyli róg też z keratyny i nie zachowuje się w materiale kopalnym. Ciernisty 81. Tak jest. Rogi nosorożców są z keratyny i współczesnych i kopalnych, dlatego się nie zachowują, szybko się rozpuszczają i też dlatego, że są z keratyny, to nosorożce mogą używać swoich rogów do walki. Gdyby ten róg nosorożca był z kości, to by się bardzo łatwo łamał. Gdyby nosorożce się nimi biły, po prostu walczyły ze sobą, wiecie, tak po prostu jak na miecze, no to by była spora szansa, żeby się łamały. Dzięki temu, że te rogi są keratynowe, to są dużo bardziej wytrzymałe, tak naprawdę. Gdzie szukać najbliższych krewnych stefa Stefanorinus u współczesnych nosorożców? Anima, Luki, Luke. Z dziś żyjących to chyba któryś, to te nosorożce raczej azjatyckie, nie wiem czy ten żyjący na wyspach Indonezji, Sumatrzański on się chyba nazywa, taki troszkę bardziej, on też wygląda jak taki pancerny nosorożec, ale ma więcej włosów wystających z między tych fałdów i ma takie pędzelki śmieszne na uszach, on jest chyba genetycznie najbliżej. O, tutaj Marko napisał, że nosorożec sumatrzański. Tak mi się wydaje, że właśnie ten jest z tego, co kojarzę, to one są gdzieś tam najbliżej na tym drzewie rodowym nosorożców. I rzeczywiście ten sumatrzański, podobnie jak nosorożec pancerny, one yy, wyglądają tak dosyć prehistorycznie. Dużo bardziej niż te afrykańskie na przykład. Na zdjęciach satelitarnych wciąż dobrze widać taki zielony, dość wąski pas ciągnący się od Bydgoszczy do Gorzowa. Kawa z mlekiem. No tak, bo to, wiecie, te pradoliny, one są, ta pradolina toruńsko ebrezwalska czy te inne, one są w dzisiejszej geomorfologii, w dzisiejszej morfologii terenu są dobrze widoczne. To, bo to są struktury, wiecie, geomorfologiczne no, z tej najmłodszej historii geologicznej, więc i to takie... Struktury o znaczeniu regionalnym, no, łączące tutaj różne obszary środkowej Europy, więc ciężko, żeby rzeczywiście erozja miała sobie z nimi poradzić, erozja czy sedymentacja w, w ciągu ostatnich tam paru, powiedzmy, tysięcy lat, czy, czy, czy nawet kilku tysięcy lat, więc generalnie tak, to są bardzo dobrze widoczne. Jak się weźmie taką zwykłą mapę fizyczno-geograficzną, to dobrze można granice tych pradolin prześledzić, jaki był układ rzek. Jeszcze nie tak dawno temu. Zobaczcie, jak to się wszystko szybko zmieniało, prawda? Taki układ, rzeka nam się wydaje czymś takim takim stoickim, takim majestatycznym, potężnym, ale takim, na który no jakby, no, tak, tak, tak jak się mówi, że zawrócić kijem Wisłę. No nie da się zawrócić kijem Wisłę. A przyroda potrafi w tak naprawdę krótkim stosunkowo czasie kilku czy parunastu tysięcy lat to zrobić. Pan profesor mógł się bardziej do nauki przykładać, to by łopatą nie musiał na budowie wachlować. Sagittarius. A, no ja myślę, że pan profesor Stefaniak to kupera Do ma z tego, że może się łopatą pomachać, bo ja też najbardziej z pracy paleontologa lubię se pomachać kilofem czy łopatą w terenie. Więc myślę, że panu Stefaniakowi to też dużą radość sprawia. Hmm? Okej, okay, tu mi podpowiada kolega, że do ogródka zaprasza yy, kopać łopatą. No tak, cokolwiek, whatever, cokolwiek. Najlepsza woda to muszynianka, Marko Markus. Nie, najlepsza woda to wszechniczanka. Kurde, dobra nazwa na wodę, patrz. Nas powinna tu promować jakaś woda, jurajska jest taka woda na przykład, z monitem w logo. Czemu jeszcze tu nam, nas nie wspierają? No, skandal. Żeby zobaczyć inny świat, wystarczy pojechać na Ukrainę albo do, do Rosji. To dzisiaj tak, ale jak się chcemy zobaczyć inny świat, cofając w czasie, no to wystarczy być tu, gdzie jesteśmy, tylko dobrze pokopać. Kiedyś znalazłem podobne zęby w rzece. Myślałem, że to krowy albo konia. Co za strata, gdyby człowiek wiedział, na co patrzy Piotr G., no Są szanse, że to były zęby, konie albo krowy. No, jeżeli były pleistocenskie, to konia, powiedzmy, no, są na to szanse, bo te zwierzęta też, konie żyły, żyły w Pleistocenie oczywiście na terenie naszego kraju. Natomiast są również szanse właśnie, że to był nosorożec. Trawożercy i liściożercy tutaj Dagus75 podpowiada. A czy to jest jakaś yy, oficjalne nazewnictwo? Bo przyznam, że brzmi to legitnie, to znaczy brzmi to dobrze. To Myślę, że ekolodzy powinni to wprowadzić. Tra no trawożercy to jest taka nazwa, ale liściożercy na browsers funkcjonuje? To brzmi naprawdę spoko. Może ten nosorożec przewracał drzewa, Jakub? Yy, myślę, że jakieś mniejsze drzewa jest na to szansa. Jest na to szansa, bo nosorożce to też są takie duże zwierzęta, które oddziałują na swoje środowisko. Więc tak podobnie jak słonie mogą jakieś, może nie jakieś nie wiadomo jak wielkie drzewa przewalić, ale mniejsze byłoby na to szansa, żeby się dostać do właśnie na przykład takiej jemioły. Ciekawe, ile i co zostanie po jeziorach mazurskich kawa z mlekiem. No to wszystko zależy od tego, jakie warunki środowiska przyjdą w najbliższym czasie geologicznym. Jeżeli te jeziora zostaną wypełnione ładnie osadem. Nie muszą być, nie wiem, po brzegi wypełnione, ale generalnie tam się cały czas obecnie odbywa sedymentacja. I teraz coś jeszcze przysypie nam te osady jeziorne. Wiecie, one nie mogą być odsłonięte. Także jeziora wyschnie no i zostanie dno z tymi osadami. Bo erozja zje te osady od razu, ale jeżeli coś przysypie później, jakieś nie wiem, znowu przyjdzie z i lądolód nasypie nam tutaj glinę lodowcową na te jeziora, no to jest szansa, że się zachowają. Ale jeżeli na przykład byłaby taka sytuacja, że wraz ze zmianami klimatu jeziora mazurskie by się osuszyły. Wyobraźmy sobie, taki niedobry. Pesymistyczny scenariusz, że wysychają. No i te osady oczywiście tam są, bo jak mówię, one się cały czas tworzą. No ale erozja by je po prostu zjadła. Wietrzenie by zeżarło te, te osady. Nic by z nich nie zostało. Mógł się potopić w trakcie kąpieli błotnej. Jest to możliwe. Nosoroż dużywa do 40 lat. Jak samica padła w wieku 35 to już była bardzo stara, ciernista 81. Znaczy, prawdopodobne jest to, myślę, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz śmierci tego nosorożca, że po prostu to była stara samica, która weszła do jeziora i nie była w stanie tego jeziora przeforsować. I mimo tego, że to była płytka woda, nawet dla takiego nosorożca, no po prostu już była zbyt stara i zniedołężniała i padła. I tyle. Prosta historia. Wydaje mi się, że to jest najbardziej parsymoniczna, najbardziej taka prawdopodobna historia. A propos pyłków, to słyszałem, że dzięki pyłkom wyznaczono miesiąc, w którym spadła asteroida, która zabiła nie ptasiej dinozaury. Kadmus.pl. Tak! Dokładnie tak. Dzięki w ogóle szczątkom roślin, nawet nie samym pyłkom, ale różnym tkankom roślinnym zachowanym, i tam zdaje się to było w czerwcu. A tutaj ciekawa sprawa, też się udało określić, jaka była pora roku dzięki tym roślinom znalezionym w paszczy tego nosorożca. I to był albo późne lato, albo początek jesieni. Przełom lato jesień. Więc zobaczcie, my dokładnie wiemy, jaka była pora roku, kiedy ten nosorożec padł, więc może jakaś końcówka sierpnia, wrzesień, coś takiego. To po cyklach rozwojowych roślin jesteśmy w stanie powiedzieć po ich budowie, jaka jest pora roku. Mułki były szare, więc beztlenowe i to musiało pomóc w fosylizacji kości. Horn-blended, apatytowy. No, generalnie takie osady właśnie mułowcowe, łowcowe, jeziorne, gdzie ta woda wiecie, no nie płynie, tylko sobie gdzieś tam stagnuje na, na, przy dnie. Yy, to są dobre warunki, żeby się właśnie takie skamieniałości, czy cały taki szkielet nosorożca zachował. Więc jak najbardziej tak, warunki sprzyjające. Gdyby to była na przykład rzeka raczej prąd wody by rozniósł szczątki tego nosorożca nawet na wiele kilometrów i by się nie udało tak ładnego kompletnego znaleziska odnaleźć a tak zobaczcie jak ważne są tutaj jak ważny jest ten kontekst środowiskowy jednak Czy gdzieś koło Łodzi można znaleźć skamieniałości nosorożca albo jakieś fauny pleistoceńskiej, tajemnice lasu? Ja bym powiedział tak. Generalnie z racji, że te osady pleistoceńskie są stosunkowo młode i pokrywają lwią część naszego kraju, to generalnie każdy obszar, każde województwo jest tutaj mniej więcej podobnie perspektywiczne pod tym kątem. I czy to rejony Łodzi, czy Warszawy, nawet tak jak mówię w dużych miastach, jak jest niski poziom, mórz chciałem powiedzieć, niski poziom wód w rzekach, to można znaleźć. Polecam właśnie jakieś żwirownie, piaskownie, o ile oczywiście mamy, mamy jakby, ugadamy wejście tam a nie mm, odradzam takiego wchodzenia oczywiście na partyzanta ze spalonego lasu, więc nawet okolice Łodzi tak, to myślę, że spokojnie, spokojnie można tam takie coś, takie cuda odnajdywać. Czy wiadomo, jak dokładnie wyglądają rogi wymarłych nosorożców, jeżeli się nie zachowują ani -luk? Tak, wiadomo, to z, dość dobrze możemy to zrekonstruować, ich na przykład geometrię i długość. Na podstawie Rozmiarów pola przyczepu rogu na czaszce. Bo pamiętajcie, że no, to, jak róg był tutaj wykształcony w kontakcie z czaszką, no to on generalnie wyżej, no raczej tam nie rozrasta się na boki, tylko przeważnie u tych nosorożców będzie coraz cieńszy. Więc możemy określić kształt, właśnie tak jak na przykład u nosorożca Włoch, tego, czy był taki spłaszczony dwubocznie, elipsoidalny. Bo widzimy, że odcisk tego rogu na czaszce jest taki czy na przykład jak u tego nosorożca leśnego, był bardziej taki yy, owalny, tak jak to miało tutaj miejsce. Więc jesteśmy w stanie zakonstruować jego kształt, przekrój, długość, powiedzmy taką ogólną geometrię. Nosorożec ze staruni był nosorożcem włochatym czy leśnym? Hornblended apatytowy. Nosorożec ze staruni to był nosorożec włochaty. To był nosorożec włochaty. Do zobaczenia w... Muzeum Przyrodniczym w Krakowie jest, polecam. Ładnie tam z tkankami miękkimi, i w ogóle. Czyli u nosorożca tego ze Staroni też się róg nie zachował. Chociaż samo ciało było w niezłym stanie, Dorota L. Tak! Generalnie ten nosorożec ze Staroni jest znaleziony bez rogu. Ale róg miał za życie. Tylko on się po prostu nie zachował. Rogi nosorożców to ich przekleństwo z powodu chińskiej medycyny. Kamil Bemka. No niestety tak. No niestety tak. Nigdy tego nie zrozumiem, słuchajcie. Co ludzie... A, szkoda gadać. Dobrze. Zostawmy ludzi. Dzisiaj wykład jest nosorożcom poświęcony. Wisła to nawet w EOPlejstocenie płynęła do Morza Północnego. Tak. No generalnie ten układ rzek był właśnie taki bardziej na zachód, zachód północny, zachód, coś takiego. Wodociągowianka. Nie, no mówiłem, że to jest wszechniczanka ta woda. Skarb życia paleo. Kopie się szpadlem, łopatą się nabiera. Łopatą też można kopać. Też można kopać łopatą. W jakich utworach najlepiej zachowują się skamieniałości? Michał Duda. Polecam. Dwa wykłady są na kanale o tym. Jest jeden o unikatowych stanowiskach paleontologicznych i drugi o powstawaniu skamieniałości. Tam odpowiadam na wszystkie pytania w tej tematyce. O, miałem przyjemność odbywać praktyki z jeszcze wtedy doktorem Stefaniakiem w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przesympatyczny człowiek, bardzo miło wspominam te wieczory przy ognisku i piwku. Kama pisze. No, ja też miałem przyjemność profesora Stefaniaka poznać. Wiem, że faktycznie on prowadził i prowadzi nadal pracę właśnie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, między innymi w jaskiniach. On się generalnie też. Tymi faunami, takimi playstacyjskimi, co mieszkały sobie w jaskiniach, zajmuje. I swoją drogą kiedyś trzeba będzie cały wykład na tą megafaunę jaskiniową poświęcić, bo to jest fascynujące. Kiedyś już troszkę sobie coś na ten temat mówiliśmy, ale za mało. Ja bym taki solidny wykład o megafaunie jaskiniowej poświęcił. Dajcie znać, co o tym myślicie. Więc może też do jakichś prac profesora Stefaniaka i zespołu sobie sięgniemy. Co? Pozdrawiam, jestem pierwszy raz w Wrocław O. Pozdrawiamy Wrocław, bardzo się cieszymy akurat na wykład taki o wrocławskich tematach. W muzeum przy schronisku PTTK na Jaworzynie Krynickiej można zobaczyć kręgi nosorożca włochatego znalezione na terenie Kotliny Sądeckiej. Prawdopodobnie najwyżej eksponowane fosylia w Polsce. O, super informacja, widzicie? Więc nawet tam można, w takich rejonach się znajduje skamieniałości tej megafauny i tak jak mówię, no generalnie każdy obszar polski jest dobry, żeby znaleźć skamieniałości megafauny plejistoceńskiej. Tutaj nie ma tak jak w przypadku jakichś mezozoicznych czy, czy, czy paleozoicznych zwierzaków, że tu bym powiedział, że pewnie no góry świętokrzyskie najprawdopodobniej okolice, no nie, no tutaj generalnie każdy rejon jest w sumie podobnie dobry. Biorę czołówkę, i lecę szukać kości nad przemszą, Nie, napisał Marek. Herok, powodzenia, panie Marku, proszę znaleźć tam jakiegoś nosorożca albo kogoś innego. No dobrze, moi drodzy, mamy cztery po Dzisiaj troszeczkę szybciej. Skończyliśmy. I co? Chyba czas rozwiązać yy, nasz konkurs, co Krzysztofie? Zaglądamy na pocztę, zobaczymy, kto odpowiedział na pytanie. Wy tego nie zobaczycie, ale ja przeczytam i wam powiem, kto był pierwszy. Kto był pierwszy? Już patrzymy. Mm -hmm, mm -hmm. Tu patrzę. To nie. Tu widzę 18:42. Padła poprawna odpowiedź, czyli nosorożec. Merka. Dokładnie tak chodziło o nazwę nosorożec. Merka czy nosorożec leśny. Merka odpowiedzi poprawne jako pierwszy udzielił. Rafał, gratulujemy serdecznie. Za momencik się z panem Rafałem skontaktujemy. On dostanie tę książkę, jeżeli. Pan Rafał chce, żebym się tutaj na przykład podpisał w tej książce. Wiem, że niektórzy lubią, jak się im podpisuje rzeczy, to ja bardzo chętnie mogę jakąś tutaj dedykację ładną napisać, więc za momencik się z Panem Rafałem skontaktujemy. Brawa, brawa dla Rafała. Gratulujemy, gratulujemy wygrane. Jeszcze zaglądam szybko na czat. Mm. Czy na kościach nosorożca znaleziono ślady walki, czy miał wrogów? Dariusz Krotewicz. Na kościach tego nosorożca to nie wiem. Chyba nie, ale w ogóle na kościach nosorożców plejstocyńskich się powszechnie znajduje ślady e, działalności drapieżników. E, na przykład są takie kości nosorożców całkowicie pogryzione, połamane przez hieny jaskiniowe. To znowu, znowu co do tej megafauny jaskiniowej. Także myślę, że Myślę, że o nich sobie też wykład poświęcimy. No dobrze, moi drodzy, dziękuję wam pięknie. Piszcie dzieje ziemi w komentarzach wszyscy, którzy dotrwali do tego momentu i nie zapomnijcie zadawać pytania na naszego maila, ziemiowego maila, bo za tydzień specjalny wykład Q&A. Wy zadajecie teraz pytania, ja robię z nich prezentację, wybieram te najciekawsze. No i tak przed świętami usiądziemy sobie i będzie cały wykład na pytania i odpowiedzi w tematyce paleontologicznej, geologicznej, ewolucyjnej, tej, na której się wszyscy tutaj spotykamy. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie. Paleontologiczne pozdrowienia. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Cześć, na razie. <zysy>